Dzień dobry, mamy w końcu drużynę, mamy funkcjonujący środek pomocy, mamy także awans na Mistrzostwa Europy. Jedno z tych stwierdzeń to fakt, dwa to na razie tylko hipotezy, ale to już zawsze coś. Porozmawiajmy sobie o meczu z Walią i o tym, co wydarzyło się w trakcie całego zgrupowania. Może zacznijmy od pozytywów. Największe plusy tego zgrupowania, po pierwsze... Wielki Wojciech Szczęsny, człowiek, który, po pierwsze, powstrzymał kapitalny strzał głową Kiefera Mura, po drugie, obronił rzut karny, który dał nam awans na Mistrzostwa Europy. I wpływ Wojciecha Szczęsnego na ten awans jest po prostu niezaprzeczalny. Długo wydawało się, że w ocenie jego kariery będzie naprawdę ogromna dysproporcja pomiędzy klubem a kadrą. Kojarzył się głównie ze złymi momentami reprezentacji, ale od mundialu w Katarze sytuacja i odbiór wśród kibiców obróciły się o 180 stopni. I bardzo dobrze, bo na to zasłużył. Po drugie, Jakub Piotrowski. Choć Piotrowski jest relatywnie świeżą postacią w reprezentacji, no to absolutnie tego nie było widać na boisku. To znaczy, był chętny do gry, pokazywał się do grania, był aktywny, zaangażowany. A to często mnie irytowało, jeśli chodzi o grę środkowych pomocników w reprezentacji. To znaczy, oni byli tacy mało mobilni, mało chętni. Wręcz momentami chowali się, hmm, chowali się pod krycie rywala, można powiedzieć. No to była taka gra często na zasadzie... Jeśli nie będę miał piłki, to niczego nie popsuję. Generalnie to jest bardzo ciekawy przypadek, bo wydawało się, że to może nie być piłkarz naprawdę poważne granie. Najpierw odbił się od Henku, a potem co prawda przebił się do pierwszego składu w Fortunie Düsseldorf, ale to jednak była tylko druga Bundesliga i też jakiegoś szału tam nie robił. No zresztą nie bez powodu z Fortuny poszedł za niecałe 1,5 miliona euro do bułgarskiego Łudogorca. Miałem nawet okazję komentować mecz u Dogorca przeciwko Romie w sezonie 2022-23. Wtedy nawet zaliczył asystę w wygranym 2 do 1 meczu, i naprawdę no, wyglądał na tyle dobrze, że czuć było, że to być może jest po prostu. Jego odpowiedni poziom. Natomiast, no, też wiecie, jak to wygląda z tego typu pojedynczymi meczami, tak? No, żeby daleko nie szukać, komentowałem nie tak dawno mecz Young Boys' Berno przeciwko Sportingowi, w którym naprawdę nieźle wypadł Łukasz Makomy. Natomiast, no, na podstawie jednego spotkania. Trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski, no ale mimo wszystko, wracając do Piotrowskiego, 15 bramek, 4 asysty w tym sezonie, w tym aż 4 trafienia w Lidza konferencji, jedno z Fenerbacze, no to musi robić wyrażenie. W tym momencie Piotrowski jest już łączony przez bułgarskie media, czy to z Villarrealem, czy z Galatasaray i naprawdę fajnie byłoby, gdy poszedł do mocniejszej ligi. Jakub Piotrowski to dla mnie jeden z największych wygranych całego zgrupowania. No i potwierdził też, że ma kapitalny strzał z dystansu, a tego czasami naszej reprezentacji, mam wrażenie, po prostu brakowało. Na taki lekki minus te dwie niepotrzebne, groźne straty, no ale to też biorę na karb tego, że po prostu miał peł zmęczony, bo ewidentnie oddychał już rękawami. Po trzecie, Nikola Zalewski. Widać było, że jest to piłkarz szlupiony z kompletnie innej gliny niż większość reprezentantów. Po pierwsze. Niesamowita kontrola nad piłką, po drugie świetne wchodzenie w pojedynki i wygrywanie tych pojedynków, świetny dribbling. Widać po prostu po nim, że on potrafi odrobinę więcej niż większość pozostałych zawodników. Jeden był mały problem, tak troszeczkę ze względu na to jego pozycję wahadłowego. Często te akcje zaczynał bardzo głęboko ustawione gdzieś w okolicach linii środkowej boiska. No i z tej strefy nawet jeśli minął pierwszego rywala, no to trudno jednak było stworzyć jakiekolwiek zagrożenie. Natomiast sam potencjał Nikoli Zalewskiego jest ogromny i jest ewidentny. No, takich graczy po prostu nie mamy i musimy w niego jako reprezentacja inwestować. Pojawia się ostatnio temat tego, że mógłby odejść z Romy, że fajnie byłoby, gdyby poszedł do klubu, w którym będzie grał bardziej regularnie, ale to też nie jest aż tak oczywisty temat, bo Rome w ostatnich latach opuściło wielu młodych, zdolnych piłkarzy, takich jak Volpato, Misori czy Felix Affenagian, no i oni nie grają regularnie, a są w Sassuolo, są w Cremoneza. Także no też z tym różnie bywa. A co do ewentualnego kierunku, to zimą podobno Zalewskim zainteresowała się Fiorentina i do tego tematu w rozmowach z Romą mają wrócić latem. Biorąc pod uwagę historię polskich piłkarzy, no to nie jest jednak najszczęśliwszy kierunek. Bartosz Slysz, który może prochu nie wymyślił, ale też swoje wybiegał, wybronił, nie popełniał błędów, a to też nie była taka oczywista postać, którą widzi się w wyjściowej 11 i myśli się, okej, okay, tutaj będzie w porządku, nie ma zagrożenia, także brawa. Po czwarte, Bartosz Salamon. Dzisiaj być może trochę trudno w to uwierzyć, natomiast były takie momenty w jego karierze, kiedy on grał jako ofensywny pomocnik, jako dziesiątka. Później przesunięto go na szóstkę. Tam też rozgrywał. No i właśnie w czasach Bresi, kiedy miał 27 lat, na spotkanie włoskiej drużyny przyjechał nie kto inny. Jak Pep Guardiola, po to właśnie, by Salamona obserwować. Hiszpański trener, już w 2011 roku odwiedził swój były klub, i przy okazji polski pomocnik wpadł mu wtedy w oko. Rok później przyjechał na mecz bodajże przeciwko Ascoli i nawet rozmawiał na temat Salamona z prezesem klubu, choć ostatecznie nic z tego nie wyszło. A wcześniej, Salamon, pomocnik jeszcze był bardzo blisko przejścia. Do sportingu Lizbona. A teraz kompletnie inna fryzura, kompletnie inna budowa ciała, też kompletnie inny sposób gry. Dużo większa fizyczność, też takie mam wrażenie ustawianie fizyczne przeciwnika. Natomiast mam wrażenie, że generalnie Bartosz Salamon wnosi taką dużą ogładę do środka obrony. I ja generalnie, kiedy widzę go na boisku, to po prostu mam spokój, nie obawiam się, że on zaraz coś odwali. A co ciekawe. Z Bartoszem Salomonem w składzie reprezentacja Polski jeszcze ani razu nie przegrała. No zdecydowanie przynosi każde szczęście. Ma na koncie 12 meczów reprezentacji, aż 8 wygranych, 4 remisy. No choć te remisy ze Szkocją, Mołdawią, Kazachstanem raczej chluby nie przynoszą, no ale wciąż jest Kazrze niepokonany. Po piąte, Paweł Dawidowicz. 14 kontuzji przez ostatnie 3,5. W sezonu tylko 10 występów w reprezentacji Pawła Dawidowicza. I potwierdził, że gdyby nie problemy ze zdrowiem, to po pierwsze grałby w dużo lepszym klubie, a po drugie byłby taką pewną ostoją, jeśli chodzi o środek obrony. W reprezentacji. No i tak już na koniec świetny, pracowity Frankowski, świeżo po lekkim urazie. To też nie jest pewnie zawodnik jakoś niesamowicie kreatywny z kapitalnym dribblingiem, ale daje duże wybieganie, odpowiedzialność z tyłu, co też zapewnia nam odpowiedni balans w kontrze do bardziej ofensywnego Zalewskiego. A do tego potrafi na pewno nieźle wrzucić. Żeby nie było za miło, porozmawiajmy też o minusach, bo te też na pewno były. Przede wszystkim brak celnych strzałów, też tak naprawdę bardzo mało stworzonych dogodnych okazji na zdobycie bramki. Jedna sytuacja Roberta Lewandowskiego, druga Jakuba Kiwiora, no i ten strzał z dystansu w wykonaniu Jakuba Piotrowskiego. To byłoby chyba na tyle. No i mówmy się, że jak na 120 minut gry, no to jest naprawdę za mało. Zresztą selekcjoner Walii, pan Pejcz, mówił, że w przerwie powiedział swoim piłkarzom, że są lepsi i to Walia wygra to spotkanie. No i faktycznie, do pewnego momentu to Waliczycy wyglądali znacznie lepiej, ale tak od około 70. minuty zapadła się Walia pod ziemię i aż do końca to Polska przejęła inicjatywę. Tak jakby Walijczykom wręcz odcięło prąd. No zresztą Peć, pytany później o to, czemu nie wpuścił na boisko Arona Ramza, ja przyznał, że w doliczonym czasie koniecznie musiał mieć na boisku dwie szóstki, no bo nie mieli w ogóle zamiaru podejmować żadnego ryzyka. I tutaj łyżka dziechci, bo... No, tak naprawdę, aż prosiło się o to, żeby w dogrywce jadącego ewidentnie na oparach Jakuba Piotrowskiego zmienił Jakub Moder, bo dominowaliśmy, bo to my stwarzaliśmy okazję, bo to my byliśmy drużną, która atakowała. No, niestety, możliwości wprowadzenia Jakuba Modera na boisko po prostu nie było. No, po drugie, taki główny problem, moim zdaniem, nie funkcjonowały także w defensywie stałe fragmenty gry. No, zwłaszcza taka jedna sytuacja, pamiętam, po strzale, po tym znakomitym strzale Kifera Mura, który będzie Wojciech Szczęsny, no tak rzuciło mi się w oczy, kto krył w tej sytuacji Kiefera Murak, kto był najbliżej. Najbliżej był Świderski, obok niego był także Zieliński. No coś tutaj zdecydowanie poszło nie tak. No takim drugim negatywnym zaskoczeniem, czy minusem był Karol Świderski, który był z mobilny, próbował wychodzić na pozycję, no ruszał się na boisku, ale generalnie i w jednym, i w drugim meczu przez większy czas był dość niewidoczny. I tak jak z reguły Karol na zgrupowaniach nie zawodził, no tak tym razem wniósł naprawdę... Bardzo niewiele. Po trzecie, Jan Bednarek. I z całym szacunkiem do Jana Bednarka, do jego umiejętności, do jego osiągnięć w klubie, do liczby występów w reprezentacji, ja bym sobie szczerze mówiąc życzył, żebyśmy mieli na Mistrzostwach Europy taki komfort, żeby Jan Bednarek nie musiał wychodzić w pierwszym składzie. Okres Fernando Santosza w reprezentacji Polski to był czas kompletnie zmarnowany. Nie udało się zbudować absolutnie niczego, niczego nie wypracowaliśmy, a eliminacje do Mistrzostw Europy w jego wykonaniu. To była kompletna żenada i tak naprawdę najlepiej byłoby jak najszybciej zapomnieć i o tych eliminacjach, i o tym, że ktoś taki w ogóle tę reprezentację prowadził. Michał Probierz, przynajmniej jeśli chodzi o baraże, osiągnął sukces, bo po prostu w pełni wykonał plan i wycisnął z tego okresu tyle, ile się dało. Nie było tutaj czasu na ani warunków, na tworzenie ładnej gry. Chodziło o to, żeby być po prostu solidnym, pobudzić drużynę, przywrócić jej trochę charakteru i jakoś ten awans przepchnąć kolanem, a to się udało. Natomiast przy po meczu z Walią jest czymś. Jakoś tak specjalnie emocjonować, zachwycać. Wydaje mi się, że niekoniecznie, bo nie zagraliśmy niczego wybitnego, nie stwarzaliśmy sobie zbyt wiele okazji, nie oddaliśmy żadnego silnego strzału. W defensywie przy stałych fragmentach były problemy. No i umów się, że generalnie pod względem piłkarskim. Oto ten mecz stał naprawdę na niskim poziomie. Gdyby Kiefer -Mur nie był naspolonym, lub gdyby Szczęsny nie obronił jego świetnego strzału głową, albo gdybyśmy przegrali ostatecznie w rzutach karnych, no to umówmy się, że dzisiaj odbiór tego spotkania byłby kompletnie różny. Natomiast warto oddać, że na pewno trenerowi czy selekcjonerowi probieżowi udało się już coś do prezentacji zbudować. Po pierwsze, udało się zbudować w miarę funkcjonującą defensywę. Po drugie, niezły, zbalansowany zestaw wahadłowych, bardziej ofensywnego Zalewskiego i bardziej defensywnego Frankowskiego. Po trzecie, trafił z obsadą środka pola, stawiając mocno na Pietrowskiego i na Slisha. I tutaj naprawdę wypada na grubo podkreślić brawa dla Probierza za to, że mocno postawił na Pietrowskiego i dał też takie pełne, stuprocentowe zaufanie Nikoli Zalewskiemu. I po czwarte, być może to jest e, troszeczkę taki efekt wyniku. Być może to troszeczkę wpływa na postrzeganie. Natomiast mam wrażenie, że no ta drużyna, no właśnie, w końcu jest drużyną, że pojawił się jakiś charakter, zaangażowanie, chęci, że ta grupa generalnie po prostu lepiej się ze sobą dogaduje. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Prosiłbym Was o łapki w górę, o zasubskrybowanie kanału. A za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.